Partnerami Radia Doba są Fundacja Ziemi Sudeckiej, Przedsiębiorstwo Budowlane Jaskulscy, cykl English jest głupi, Studia Status i portal doba.pl. Radio Doba. Każdy na temat. Rozmowa polityczna. Trochę polityczna, trochę prywaty będzie. Andrzej Dyszewski jest moim Państwa gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Panie Andrzeju, startował Pan w ostatnich wyborach parlamentarnych do Senatu. Jakby Pan przypomniał, ile udało się Panu zdobyć głosu, to na pewno tą liczbę Pan pamięta. To jest dla mnie znacząca liczba, bo to jest ponad 27,5 tysiąca głosów. To jest przeogromne zaufanie naszych wyborców do osoby, która jest nieznana, która jest nowa, która bez wsparcia politycznego, bez głównych partii politycznych odważyła się dać szansę wyborcom na znalezienie alternatywy. Tutaj taką ciekawostkę mogę podać, że w tych trzech naszych powiatach, czyli Ząbkowickim, Kłodzkim i Dzierżoniowskim, nie było żadnej komisji wyborczej, w której zdobyłbym zero głosów. A nawet w jednej, to jako taką humoreską mogę powiedzieć, wygrałem. I tutaj pewne zaskoczenie, był to areszt śledczy w Kłodzku. To cieszę się, że ma pan poczucie humoru, ale wybory parlamentarne już za nami, to jednak było w zeszłym roku. Przed nami 7 kwietnia pierwsza tura wyborów samorządowych. Już pan zdecydował o tym, że kandyduje pan na burmistrza Bielawy. Tak, to już jest decyzja podjęta przeze mnie. Owszem, od czasu wyborów parlamentarnych z października, tak jak pan redaktor zauważył, minęło troszkę czasu. Sukces, który wtedy osiągnąłem, był dla mnie oszołomiający, a jeszcze większym takim impulsem, który spowodował, że tą decyzję łatwiej było mi podjąć, to jest była liczba uzyskanych głosów w mieście Bielawa. To było ponad 3200 głosów, co jest dla mnie naprawdę bardzo dużym kredytem zaufania ze strony mieszkańców Bielawy. Czyli rozumiem, że te 3200, podkreślił pan to przed momentem, to był taki impuls do tego, żeby zdecydować się na kandydowanie na burmistrza Bielawy? To był impuls, który de facto przeważył, ponieważ rozważałem różne możliwości. Może to tylko incydentalny jakiś jednorazowy wybryk natury, w sensie mam na myśli start w wyborach parlamentarnych, bo chciałem się sprawdzić, czy w ogóle jest szansa, ale jak zobaczyłem właśnie wynik w mieście Bielawa, gdzie rozgrywka miała miejsce między kandydatem partii wtedy rządzącej, czyli Prawa i Sprawiedliwości, i kandydatem większości demokratycznej, to ten wynik pokazuje, że jest obszar ludzi, którzy chcieliby zobaczyć coś innego, coś nowego, coś świeżego. I uznałem, że jest to rzeczywiście jak gdyby zachęta czy zaproszenie ze strony wyborców do tego, abym podjął się tej roli. Wybory samorządowe rządzą się jednak trochę innymi prawami. To takie z tego mojego wieloletniego doświadczenia, że nie zawsze te wybory parlamentarne przekładają się na to, co dzieje się w wyborach samorządowych, a im mniejsza miejscowość, to takie moje skojarzenie, tym bardziej jakby wybieramy jednak osobę, ja mówię o tych wyborach takich małych, ja nie mówię do sejmiku, bo tam już jest podobnie trochę jak parlamentarnych, czy do senatu, to też jest inaczej, ale w przypadku wybierania wójta, burmistrza, radnego, te elementy takie osobiste traktowanie, że kogoś bierzemy na gospodarza swojej miejscowości, no rządzą się trochę innymi prawami. To nie jest pan tak bardzo znaną osobą w Bielawie. W ogóle od kiedy pan jest związany z Bielawą? Ma pan rację. Głównie ten odbiór mojej osoby, no do tej pory byłem takim po prostu mieszkańcem miasta. Moje związki z Bielawą to jest przełom tysiącleci. Właściwie mogę powiedzieć, że już jestem prawie 1000 lat, bo Bielawie, bo przeprowadziliśmy się z Wrocławia w 1999, czyli w poprzednim tysiącleciu, a teraz mamy kolejne tysiąclecie, no tak, więc to fakt. Mogę to powiedzieć oczywiście na zasadzie humoreski. Aczkolwiek to jest bardzo istotne, ponieważ ja już od 25 lat jestem mieszkańcem Bielawy i uznałem, że już czas spłacić kredyt, który uzyskałem od mieszkańców, od miasta jako pewnej społeczności, po to, że mnie zaakceptowano, i postanowiłem zaoferować swoją osobę do tego, aby odpłacić za to dobre, które na mnie spłynęło ze strony mieszkańców. Pan mówił o tym, że jest różnica między wyborami parlamentarnymi a lokalnymi. To jest oczywiste, to jest absolutnie oczywiste, ale po tym moim starcie w wyborach do Senatu nagle
stałem się osobą rozpoznawalną, co mnie bardzo miło zaskoczyło, ponieważ ludzie czy na targu, czy na ulicy uśmiechają się do mnie, mówią dzień dobry, mówią mi o tym, a ja widziałem pana, a startował pan, ja na pana głosowałem. Albo inni mówią, no przykro mi panie Andrzeju, nie głosowałem na pana, bo miałem swojego kandydata, ale wspierałem pana i w kolejnych wyborach, jeśli pan wystartuje, będę pana wspierał. Także jest pewna nadzieja płynąca od wyborców. Jak gdyby staram się odpowiedzieć na to zapotrzebowanie, jakie odbieram osobiście. No właśnie, to jest ta różnica, nie? Że w przypadku startowania nawet na burmistrza Bielawy mamy naprawdę bezpośredni kontakt z Bielawianami, bo tam pan przecież mieszka. Od 25 lat, jak już policzyliśmy, od zeszłego tysiąclecia. Tak. To ciekawie brzmi. Ale chciałem zapytać pana, bo tą rozmowę chciałem poprowadzić w kierunku takim, żeby poznali pana od strony tej prywatnej, czyli nie wiem, od wykształcenia, od pana pracy, to czym się pan zajmuje, bo tą kolejną rozmowę już chciałbym jakby skoncentrować się na niej tylko i wyłącznie pod kątem już kandydowania na samego burmistrza i pana wizji tego kandydowania i ewentualnego rządzenia tym miastem. No to niech pan powie o swojej rodzinie, jak ta rodzina wygląda, dzieci, żona, praca, no. Wiadomo, o jakie pytania chodzi. Jasne. Proszę państwa, no ja nie jestem, tak jak już z rozmowy do tej pory wynikło, nie jestem rodowitym mieszkańcem Bielawy. Pochodzę z województwa lubelskiego, czyli ze wschodniej części, z bardzo malowniczego rejonu, to jest okolice Polskiego Parku Narodowego. Wszyscy, gdy w jakimś urzędzie czy gdzieś pytają mnie o miejsce urodzenia, jak podaję im to miejsce, to pojawia się uśmiech, bo ta miejscowość nazywa się Cyców, nie Syców, jak na północy, tak, od Wrocławia. Jak na północy województwa dolnośląskiego, tylko Cyców. I to jest powiat łęczyński, województwo lubelskie. Jestem sentymentalnie bardzo związany z tamtymi stronami. Między innymi taki epizod historyczny i tą nazwę miejscowości znajdziemy na jednym z filarów Grobu Nieznanego Żołnierza, ponieważ jeden z epizodów Bitwy Warszawskiej 20 roku właśnie miał miejsce pod Cycowem. I tam grupa Dolota, jeśli ktoś się interesuje historią, mówiąc brzydko, została rozbita w pył przez 7 Pułk Ułanów Lubelskich. Właśnie w bitwie pod Cycowem. I to jest taki aspekt historyczny. I zawsze... Rozumiem, że tam część pana rodziny tam została, tak, tam tak, mieszkają. Tak, tak. Ja tam co roku tam jeżdżę, co roku uczestniczę w tych uroczystościach rocznicowych, ale zawsze wracam do Bielawy. Czyli rozumiem, że tam w tym Cycowie zachęca pan do przyjechania w okolice Gursowich do Bielawy, a Bielawian będzie pan zachęcał do tego, żeby na wakacje, czy nie tylko na wakacje, na weekend majowy wybrać się na Lubelszczyznę. Przepraszam, że pan przerwę, ale kontynuując pytanie pana o rodzinę, więc może zadać pytanie, no to jak to się stało, że ja znalazłem się w Bielawie? No domyślam się, że miłość. Uciekłem ze swoich takich młodzieńczy bunt, uciekłem na studia do Wrocławia. Wrocław duże, piękne miasto, wtedy dla mnie cudowne. Później tak się potoczyły losy, że zostałem skierowany na studia do Bawarii w Niemczech, a tam zupełnie przypadkowo, właściwie sam sobie zawiozłem przyszłą małżonkę, bo to była koleżanka mojej koleżanki z pracy. Sam ją zawiozłem i przywiozłem do Polski z powrotem i już tak zadzierzgnęła się nić uściślenia związków z Bielawą. Także moja żona jest rodowitą bielawianką. No i wiadomo, love story skończyła się, znaczy kontynuowana jest, mam nadzieję, w Bielawie. Rozumiem, że no, o żonie już wiemy, jeżeli chodzi o dzieci. Mamy trójkę dzieci, dwóch synów i córkę. Są to już osoby dorosłe, pełnoletnie, ale związane z Bielawą. Mimo, że studiują w różne kierunki studiów, to jednak ciągną do Bielawy i Bielawę kładą na pierwszym miejscu. To jest miłe. Ja o sobie nie mogę powiedzieć, że jestem bielawianinem, a oni są z urodzenia no właśnie, tak. Bielawianami. Dokładnie to chciałem powiedzieć. A jak zareagowała rodzina na pana chęć startowania? Już pomijam te wybory parlamentarne, ale na chęć startowania na burmistrza Bielawy. Bo to często, wie pan, są takie dylematy, że samemu się chce, a rodzina patrzy i w spojrzeniu widzimy, człowieku, co ty w ogóle robisz, dlaczego nam to robisz? Panie redaktorze, czy pan rozmawiał z moją żoną wcześniej? Nie, ale znam takie historie. Dokładnie ten sam scenariusz. Nie rozmawiałem, ale pozdrawiam. Przekażę, ale podejrzewam, że również może tego wysłucha materiału. Dokładnie ten sam scenariusz, pewne rozterki, ale one są bardzo potrzebne, bo to jest to, co my sobie projektujemy, co chcemy zrobić jako osoby.
jeśli skonfrontujemy to z osobami bliskimi, zawsze pojawi się jakiś inny aspekt spojrzenia na tę sprawę, który bardzo warto wziąć pod uwagę, bo być może jest tam odrobina prawdy. Pierwsze reakcje były, powiem tak eufemistycznie, mieszane, aczkolwiek z biegiem czasu zostało to zaakceptowane i w tej chwili nie ma problemu. Jest pełna akceptacja i zgoda zarówno małżonki, co jest dla mnie bardzo ważne, ale również dzieci nie będą mi przeszkadzać. A może nawet będą pomagać. No, czas pokaże, to na razie początek dopiero kampanii. Przyjechał pan z tych wzgórz lubelskich, czy Lubelszczyzny, pod góry Sowie, czy jak każdy, no, czy prawie każdy mieszkaniec tego regionu, jest pan zakochany w tych górach? Absolutnie, z pierwszego wejrzenia. Ma pan widok, jak pan tam się przechyli, tak, teraz to tak, widzi dokładnie. Pan nasze piękne góry Sowie. Absolutnie mogę powiedzieć, że jest to miłość od pierwszego wejrzenia. Takie góry po prostu, no bo tak jak pan Rako zauważył, Lubelszczyzna jest raczej płaska. Są tam różne wzgórki, takie nie za duże. Dużo jest jezior, pięknych krajobrazów, ale góry Sowie mnie urzekły. To było pierwsze. Pamiętam, że przyjechałem wtedy jeszcze pociągiem, ale nie dzisiejszym, tylko jeszcze poprzednimi pociągami. Takimi. Czyli do Dzierżoniowa nie dobierały? Tak, tak, jeszcze do Dzierżoniowa. Wtedy jak ja przyjeżdżałem, jeszcze była atrakcja ta towarowa do Bielawy, to widziałem jadący pociąg towarowy, ale to było coś przepięknego. I to, że ja na przykład takie poczucie wolności w każdej chwili, nieważne jak przygotowany, mogę sobie pójść w te nasze góry. Dosłownie pójść, nie trzeba nigdzie jechać, nie? Tak, z perspektywy Bielawy. Poza tym, że w samej Bielawie są po prostu piękne wzgórza, mówię o Łysajce na przykład. Tak. Ja też tam przyznam, chociaż jestem dzierżoniowianinem, kocham nasze góry i często jadę do Bielawy, chociażby po to, żeby pospacerować wokół jeziora Bielawskiego. Na przykład. Ale nie tylko. No ale to nie o mnie jest dzisiaj rozmowa, tylko o panu. Wiemy, że kocha pan nasze góry, wiemy, dlaczego pojawił się pan 25 lat temu w Bielawie. No ale to nie byłby taki argument, że zagłosuje ktoś na pana tylko dlatego, że lubi pan góry Sowie i Bielawy, tylko na pewno ludzi interesuje jakby pana kariera zawodowa, to co pan umie, to co pan potrafi, to czym pan się aktualnie czy w przeszłości zajmował, no bo to buduje jakieś doświadczenie do tego, żeby zarządzać miastem. Argument, że kocham Bielawę czy kocham góry Sowie, to trochę za mało. Zdecydowanie tak. Tutaj, tak jak pan redaktor zauważył, jestem absolwentem dzisiejszego Uniwersytetu Przyrodniczego. Wtedy był to Wydział Rolniczy. Moja specjalność to jest nachylenie takie ekonomiczne w stronie rolnictwa. To jest takie magisterskie. Później zrobiłem tytuł doktorski w 96 roku, już bardziej ekonomiczny. W międzyczasie odbywałem różne staże zagraniczne i krajowe, między innymi, tak jak już wspomniałem, studiowałem w Niemczech, w Bawarii, a dokładnie w Triesdorfie. To jest taki oddział, czy filia zamiejscowa Uniwersytetu Monachijskiego. Studia podyplomowe z zakresu zarządzania odbyłem. Później wróciłem, dalej pracowałem na Uniwersytecie Przyrodniczym. Również skończyłem kurs dla członków rad nadzorczych i jestem aktualnie w dwóch składach komisji rewizyjnej dwóch spółek. Ponadto na UMCS-ie zajmowałem się prawem autorskim, też skończyłem odpowiednie studia podyplomowe. To jest jak gdyby zrozumiałe z racji mojej pracy. Trzeba szanować czyjąś twórczość i trzeba pamiętać, żeby tak postępować z czyimiś dziełami, jak chcielibyśmy, żeby postępowano z naszymi. I to jak gdyby takie motto mojej pracy zawodowej. Przygodę z Uniwersytetem Przyrodniczym skończyłem po 25 latach pracy na tejże uczelni. Później przeszedłem do Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Kolejnym krokiem to już była Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa, który aktualnie pracuję. Jestem tam zastępcą dyrektora Instytutu Przyrodniczo-Technicznego do spraw logistyki i na przykład tutaj nasi mieszkańcy w dużej mierze mają ze mną do czynienia w taki sposób służbowy, ale nie wydaje mi się, żeby byli jakoś niezadowoleni. Staram się, aby poziom wykształcenia u nas wzrastał. Ponadto w tej chwili też pełnię funkcję dziekana w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej filia w Świdnicy. Tam prowadzimy studia z zakresu informatyki. Również mogę się pochwalić absolwentami z Bielawy.
też mamy absolwentów z Bielawy, także Bielawa się kształci. Ponadto przyrodę, kocham przyrodę, co już też pan redaktor zobaczył, że zerkam ciągle przez okno na te nasze piękne góry. No tak, tak, nie musi się pan nawet mocno wychylać, żeby zobaczyć nasze góry. Tak, nie przerywam panu, dlatego że no, zależy mi też na tym, żeby mieszkańcy Bielawy, ale no przecież nie tylko, tak, to jest jakby ten nasz teren. Ja przyznam szczerze, że nie widzę różnicy między Dzierżoniowem, Bielawą, Pieszycami. Mieszkamy na jednym terenie i to wszystko jest tak ze sobą skomunikowane, połączone, że mamy znajomych, przyjaciół w każdej z tych miejscowości. Ktoś mieszka w Bielawie, pracuje w Dzierżoniowie, ktoś mieszka w Dzierżoniowie, pracuje w Bielawie. To są miejscowości, nawet komunikacja jest wspólna i nawet już pociąg dojeżdża do Bielawy. Ale mam taki element, jak pan już lubi taką humoreskę, to jeżeli mieszkańcy Bielawy już mają taką ambicję, że doktor, w tym wypadku Andrzej Hordyj, aktualny burmistrz Bielawy, jeżeli mieliby zamienić, no to przecież nie chcieli by kogoś mniej wykształconego, więc ciągle mieliby doktora jako burmistrza swojego miasta. Tu mogę dorzucić, że ja poza tym, że mam tytuł doktorski, to również jestem inżynierem. No to przebił pan pana Andrzeja Hordyja. No to tyle wiemy i ja mam takie pytanie, no bo robi pan dużo rzeczy. Śmialiśmy się przed wejściem na antenę, że pana kalendarz jest zajęty i nie od poniedziałku do piątku, tylko od poniedziałku do niedzieli, a potem przypadkowo od poniedziałku do niedzieli. To co pana jakby motywuje do tego, żeby jednak zdecydować się na to, żeby jednak zamienić tą całą pracę naukową na to, żeby startować na burmistrza Bielawy? Praca na uczelni jest rozwijająca pod względem umysłowym, względem teoretycznym. Również moja aktywność, chociażby przez pełnienie różnych funkcji, pokazuje także pewien aspekt praktyczny. Natomiast praca w samorządzie na stanowisku burmistrza będzie miała z pewnością wiele aspektów praktycznych. Ja się nie obawiam kontaktu z ludźmi, nie obawiam się kontaktu z mieszkańcami, czy z przedsiębiorcami, czy z różnymi organizacjami pozarządowymi. Wręcz gdy Państwo podejmą decyzję, że warto powierzyć mi tę funkcję, z pewnością będę starał się wychodzić naprzeciw zapotrzebowaniu miasta, mieszkańców, bo to nie jest funkcja dla mnie. Ja można powiedzieć, że w pewnym zakresie jestem już spełniony zawodowo. Wydaje się, że wiele osiągnąłem. Co prawda, gdybym powiedział, że wszystko, to by była absolutnie nie na miejscu stwierdzenie, ale wydaje się, że mógłbym jeszcze swoją energię spożytkować na innych polach. Chciałbym tutaj właśnie tak praktycznie pokazać, że można zarządzać miastem może nie lepiej, ale może inaczej, może nowe pomysły, może nowe przedsięwzięcia, może zaangażowanie mieszkańców w nowe projekty. Chciałbym zaoferować to przełożenie pracy zdobyte w pracy zawodowej tutaj, czy też organizacyjnej, czy też pracy naukowej dla dobra naszego miasta. Bo tak jak powiedziałem na wstępie, czuję się zobowiązany do spłaty pewnego rodzaju kredytu, którym mieszkańcy obdarzyli mnie 25 lat temu, przyjmując do społeczności. Do tej pory byłem osobą, która tylko korzystała z tego. A teraz chciałbym to odpłacić w najlepszy sposób, jaki będę potrafił. I rozumiem, że to będzie takie trochę motto pana aktualnej kampanii. Na koniec tej rozmowy, tej prywatnej rozmowy, już powiedział pan o rodzinie, powiedział pan o tej karierze zawodowej, powiedział pan o tym swoim cycowie, dobrze to odmieniam, dobrze, prawda? Tak. Żeby wyraźnie to wybrzmiało. A co jeszcze pan, nie wiem, lubi robić prywatnie? Czy ma pan jakieś, nie wiem, hobby oprócz tych gursowich? Czym się pan lubi zajmować w tym wolnym czasie, którego, jak się okazuje, z kalendarza pan nie ma? Mówiąc brzydko, pochodzę ze wsi, bo to nie jest miasto Tyców, to jest miejsce urodzenia, a właściwie mieszkałem i jestem tak sercem taką inną miejscowością Świerszczów, tak się nazywa, od Świerszczów, od Świerszcza. I tam jest wolność, gdzie człowiek nie spojrzy, jest przyroda nieskazitelna. Ja strasznie lubię przyrodę. I prawdopodobnie wybór mojego kierunku studiów wtedy wydawało mi się, że to jest rodzaj buntu. Mój tata, świętej pamięci, zawsze jak przyjeżdżałem z liceum, to mówi, tutaj masz widły, tam jest zawartość obory,
zrób z tym porządek. I, no, proste życie i, na prostej wsi. Tak, i później zdradził mi, jak już wybrałem kierunek studiów, zdradził mi tajemnicę, że on chciał koniecznie, aby wybrał inny kierunek studiów niż ten, który wybrałem. A okazało się, że te widły przysłowiowe stały się jak gdyby wskaźnikiem, kierunkiem. Ale to też mówi o tym, że ja uwielbiam ogródek, patrzeć, jak wszystko pięknie rośnie, a najlepiej, kiedy to jeszcze jest w pewnej symbiozie, że zrobienie pewnej rzeczy na ogródeczku jednej malutkiej spowoduje, że na przykład roślinki rozwijają się lepiej, pięknie to wygląda. Tak jak pan redaktor zauważył, dużo mam pracy, ale lubię odpoczywać w dobrym otoczeniu, w miłym otoczeniu i rozmawiać z ludźmi, bardzo lubię. Moi sąsiedzi chyba są tego najlepszym dowodem, bo właściwie nie ma możliwości, żebym tylko wjechał do garażu, bo zawsze muszę porozmawiać, odbyć jakieś rozmowy o wszystkim i sobie bardzo cenię takie rzeczy. Także wydaje się... Ja myślę, że to jest chyba sens w ogóle życia. No nie można się koncentrować tylko na, nie wiem, pracy, bo no człowiek by chyba w którymś momencie oszalał, bo jak się ta praca kiedyś skończy, to wpadamy w depresję, bo nie mamy żadnej innej alternatywy. To tak trochę psychologicznie na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Kolejne spotkanie niebawem i porozmawiamy już stricte o samych wyborach, o samej pana wizji Bielawy, jeżeli będzie pan mógł nią zarządzać. Andrzej Dyszewski był moim państwa gościem, człowiek z Cycowa, teraz z Bielawy od 25 lat. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję panie redaktorze, życzę miłego dnia. Słuchaliście podcastu Radia Doba. Radio Doba. Każdy na temat. Partnerami Radia Doba są Fundacja Ziemi Sudeckiej, Przedsiębiorstwo Budowlane Jaskulscy, cykl English jest głupi, Studia Status i portal doba.pl.